Witam serdecznie w nowym odcinku Historii Hiking. Dzisiejszy odcinek poświęcimy bardzo ważnej postaci, jeśli chodzi o moją osobę. Był to Kazimierz Wiśniewski, jeden z pierwszych Polaków, który przyjechał na ziemię odzyskane, czyli na tak zwany Dziki Zachód. A przyjechał on 15 czerwca 1945 roku, a więc tak naprawdę niecały miesiąc po ukończeniu II wojny światowej. Niestety pan Kazimierz odszedł w wieku 96 lat i taką informację dostałem od jego wnuczki. Dlatego pomyślałem sobie, że ten właśnie odcinek będzie poświęcony tej postaci. Generalnie zawsze, kiedykolwiek o cokolwiek chciałem zapytać, co powiedzmy odkryłem, znalazłem, albo miałem jakiekolwiek wątpliwości, mogłem się zawsze do niego udać. I przez ostatnie 15 lat zawsze mogłem mieć na jego pomoc. Doskonała pamięć, wykształcenie, świetny język i przede wszystkim też taka właśnie pasja i miłość do historii. I był też również działaczem społecznym. Od 50 roku mieszkam w Walimiu. Ale związany z Walimi jestem od 1945, bo mieszkałem w Wałbrzychu i dojeżdżałem, a potem mnie wozili. Przyjeżdżał do mnie rano samochód, przywoził mnie do Walimia i po południu mnie odwoził z powrotem. Czyli trafił pan po Walimia zaraz tak naprawdę po wojnie, miesiąc, dwa miesiące po wojnie? W czerwcu. Czy miesiąc po wojnie? Miesiąc po wojnie. I pierwszy raz byłem 15 czerwca w Walimiu. No to miesiąc po wojnie dokładnie. Miesiąc i parę dni po wojnie. Tak. Chciałem powiedzieć wam takie cztery historie, które najbardziej utkwiły mi w głowie, aby oddając cześć temu człowiekowi, który praktycznie całe swoje życie poświęcił budowie tego, co później miało być dobrem dla wspólnych ludzi, którzy przyjeżdżali na Dziki Zachód, czyli na ziemię odzyskane. Wszystkie jego opowieści wiązały się z tematem Gursowich i terenu, powiedzmy, powiatu wałbrzyskiego. Najbardziej utkwiły mi na przykład w głowie opowieść, kiedy przyjechał w czerwcu 1945 roku i powiedziano, że na północ od Walimia znajdują się niejakieś, powiedzmy, tunele z II wojny światowej. Udali się tam z ciekawości wraz ze swoimi kolegami. Okazało się, że były to sztolnie walimskie. I co? I przy sztolniach walimskich stali normalni oficerowie rosyjscy i żołnierze i wyciągali masę materiałów wybuchowych. Wchodzili też saperzy, sprawdzali, czy nic nie jest odszczelone, zawalone i Kazimierz normalnie podszedł do nich. Nikt nikogo nie odganiał, to był właśnie, powiedzmy, taki mit. Zapytał się, co się tu dzieje. Rosyjski żołnierz odpowiedział, żeby nie podchodzić blisko, bo nie wiedzą, czy Niemcy nie zostawili jakichkolwiek pułapek. Rosyjskiego żołnierza poczęstowali papierosem. Powiedział, że jeszcze do końca nie wszystko zostało spenetrowane, a materiałów wybuchowych były po prostu całe sterty. I opowiedział też, jak wyglądał teren sztolni walimskich dokładnie miesiąc po wojnie. Że stały kompresory, że były zwoje kabli, że był to teren po prostu świeżej budowy i że Rosjanie mieli wrażenie takie, jakby dosłownie na tydzień przed nimi Niemcy tą budowę zostawili. On miał za zadanie przejmować zakłady od Rosjan na poczet uruchamiania ich później w ramach odrodzonej Polski, nowej Polski Ludowej po wojnie. I te zakłady, które Rosjanie zajęli od Niemców, miały potem przechodzić w ręce polskie. Przyszedł na przykład do zakładu olniarskiego w Walimiu. Tam przywitał ich barczysty oficer rosyjski Iwan, który powiedział, że mimo, że mają tutaj glejt od Rokossowskiego, że będą przejmowali ten zakład, jak Stalin do niego nie zadzwoni, jak Stalin nie napisze, to on zakładu im nie odda. Co może poczęstować? To toasty. Nalał po szklance wódki, wypili, no i na przykład zakładu wtedy nie przejęli. Ale też to były takie opowieści ze zwykłego życia, które w tamtym czasie toczyło się barwnym, niesamowicie kołem. Kiedy już przejęto zakłady, trzeba było uruchomić produkcję. No i była ona ciężka, dlatego że generalnie pracowali sami Niemcy, a tych Niemców trzeba było ściągać i wkładać Polaków. Niemcy byli fachowcami, znali wszystkie maszyny. Maszyny były w języku niemieckim. A ci, którzy napływali na teren Dolnego Śląska, wiadomo, że wojna zawsze rujnuje tą taką najbardziej, nie chcę powiedzieć, wartościową część społeczeństwa, ale wiadomo, że również tych, którzy są w warstwie takiej, powiedzmy, uczonej.
I na zachód przyjeżdżali ludzie, którzy mieli problemy z pisaniem i z czytaniem. I na przykład Kazimierz miał, był, nie był z wykształcenia nauczycielem, ale uczył tych, którzy nie potrafili pisać i czytać. I był w ogóle taki rozkaz, jeżeli ktokolwiek umiał pisać i czytać, to miał wziąć sobie 3 bądź 4 uczniów i nauczyć ich po prostu pisania i czytania, aby można później było po prostu te zakłady no, prowadzić ten przemysł. I Kazimierz mówił, świętej pamięci oczywiście, pan Kazimierz mówił, że miał 3 uczniów, z czego jeden nauczył się bardzo szybko pisać i czytać. I pierwsze, co zrobił, jak się nauczył pisać i czytać, to napisał na pana Kazimierza donos do Urzędu Bezpieczeństwa. Więc zapytałem się, a skąd on wiedział, że to on? Mówi, ja go uczyłem pisać i czytać, te wszystkie jego bukwy, te literki po prostu znałem. I jak mi tylko pokazali, to wiedziałem, że to po prostu on. I takie dokładnie było w tamtym czasie, po prostu kolorowe i barwne życie. I w tej miejscowości, w tym Walimiu, dużo było Polaków, jak pan przyjechał 15 czerwca? Jak byłem przyjechałem do Walimia, to Polaków nie było w ogóle. Znaczy, były tylko kobiety. Mieszkałem na Kaliku w jednym z baraków. Na tym oddziale Kaliku, nie? Zajmowałem jeden barak sypialny i drugi miały taki, że miały kuchnię i jak tam umywalnia przedzielone to było na pół, 2 baraki tam były na tym Kaliku, one tam mieszkały. I tam było tych kobiet było gdzieś koło 30, to były z powstania warszawskiego te kobiety. Ale one to były jako robotnice przymusowe ściągnięte. Przymusowe ściągnięte po prostu przy tego. I tu był ptak Aniela, pan znał? Oczywiście, pamiętam. I ona tam była, jedną z tych była tam. Tych robotnic przymusowych, tak, ona z Zawiercia była. Która ona została tutaj. A one w międzyczasie gdzieś wyjechały. Rozjechały się do swoich stron. Tak, ale gdzieś były do 50 roku. Ostatnia chyba wyjechała. Pamiętam też bardzo ciekawą opowieść odnośnie ekshumacji jeńców włoskich, którzy pracowali przy obiekcie Lize. W 1954 roku pan Kazimierz Wiśniowski zgłosił do Czerwonego Krzyża, że na cmentarzu ofiar faszyzmu w dzisiejszym w Walimiu leżą włoscy żołnierze. Przyjechali lekarze z Czerwonego Krzyża, odkopali po prostu te groby. Oni byli w drewnianych trumnach, otworzono te trumny, ciał już oczywiście nie było, były tylko kości. Lekarze z Czerwonego Krzyża sprawdzili, czy nie są przeszczelone, czy nie są połamane. Okazało się, że nie byli zabici, nie byli też, powiedzmy, tylko te kości były połamane, więc nikt się nad nimi nie znęcał. Prawdopodobnie na 90% zmarli na epidemię tyfusu. Zostali ekshumowani i przeniesieni na cmentarz żołnierzy włoskich w Warszawie. Zgłaszał też jeńców francuskich. Nigdy się niestety ambasada francuska nie odezwała w tamtym czasie i nie przejechała. I dziś na przykład mogę wam powiedzieć, że te groby kilku tych właśnie jeńców francuskich znajdują się pod głównym tarasem, gdzie dzisiaj jest ofiara terroru właśnie na tym cmentarzu. Więc tamci Francuzi się znajdują, bo nikt ich nie ekshumował. Opowiadał mi też o Szabrze, o takim codziennym życiu na przykład z Niemcami, z którymi mieszkali. Mówi, że jak trafił na ten właśnie Dziki Zachód, to rzeczywiście ta nienawiść była potężna, bo mówi, w tych wszystkich ludzi, których ja znałem, którzy przeżyli wojnę, nie znałem nikogo, kto by nie stracił kogoś z rąk niemieckich, w sensie właśnie okupanta. Ale mówi, jak się później widziało te kobiety i dzieci, które tu były niemieckie, które rzeczywiście no, głodowały, bo koło historii się obróciło. Jak widziało się, jak Niemka ściąga obrączkę z palca i wymienia w piekarni na chleb, to mówi, no Polacy mają miękkie serce. I potem gdzieś ta nienawiść delikatnie odchodziła. Nie wchodziło się w nowe, normalne, empatyczne życie. I to on, który stracił rodzinę w czasie II wojny światowej, to właśnie taką mi opowieść powiedział. Natomiast na koniec chciałbym tylko jeszcze przypomnieć wam, że on urodził się w 1924 roku w Muszynie 15 lutego i jego mama prowadziła dość dobry pensjonat, nazywał się Jaga w Muszynie. Była też przyjaciółką wybitnego Polaka, Jana Kiepury. I jako mały chłopiec pamięta, jak Jan Kiepura przychodził do mamy na imieniny, stawał na stół i na imieninach śpiewał. I miał po prostu prywatne koncerty. Mało tego, pokazywał mi również portret, takie zdjęcie portretowe Jana Kiepury, gdzie pięknym, zielonym atramentem był napisana dedykacja dla
Kazimierza. Opowiadał mi też, jak przejechał, bo miał wujka kolejarza, całą Rzeczpospolitą właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym po prostu koleją. I to były opowieści, których nigdy nie zapomnę i zawsze będę o nich pamiętał. Nigdy też pan Kazimierz nie odmówił nam żadnych wywiadów, żadnych rozmów, żadnych konsultacji, żadnych występów w filmie. Zawsze był do tego bardzo otwarty i bardzo po prostu skory. Kłaniam się uprzejmie, panie Kazimierzu. Do zobaczenia w innych jeszcze nagraniach. Mecenasami naszego odcinka są Marcin Bugajski, Amelia Bourbon, Karolina Ćwiklińska, Dorota Dojorzy, Anna Dylewska, Krzysztof Jaworski, Robert Kęsy, Kancelaria Adwokacka Magdalena Kolenda, Anna Kudła, Mieszko Maślanka, Bob Mich, Paweł Mojżeszek, Mieszko Musiał, Artur Oleszek, Marcin Rutkowski, Marcin Sztec, Arleta Zalewska. I jeszcze jeden anonimowy patron. Dziękujemy wszystkim przyjaciołom, którzy wspierają nasz kanał.